Ci piłkarze są do pozyskania absolutnie za darmo. Cześć, witajcie na kanale 365 dni o piłce i zapraszam Was na przegląd najciekawszych nazwisk zawodników bez kontraktów. Ułożyłem sobie całą jedenastkę piłkarzy, którzy są absolutnie do wzięcia. Jeżeli kiedykolwiek graliście w FIFA w tryb kariery menadżera bądź po prostu futbol menadżera, doskonale wiecie o co mi chodzi. Sprawdzamy sobie najciekawszych zawodników, natomiast zawodników polskich bądź związanych z polską ekstraklasą, czyli takich najciekawszych piłkarzy, którzy są teraz aktualnie bez pracodawcy, no i którzy są do pozyskania absolutnie za darmo. Zanim zaproszę Was na przegląd tego składu, zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, to jest ten czerwony guzik na dole. Pamiętajcie także o kciuka w górze pod filmem, a teraz zaczynam. Na pozycji bramkarza jest, powiedziałbym, jeden z najciekawszych golkiperów tamtego sezonu Fortuna pierwszej ligi, Przemysław Pęksa, który ostatnio bronił barw Stali Rzeszów. Bardzo dobry sezon w jego wykonaniu, 7 czystych kont na poziomie Fortuna pierwszej ligi. Dotarł ze Stalą do strefy barażowej, natomiast gdzieś tam ta drużyna ówczesnego trenera Daniela Myśliwca nie spuentowała tego awansem, przegrywając Brugbetem Termeliką Niedziecza w półfinale. Natomiast Pęksa był wyróżniającym się piłkarzem, myślę, że z perspektywy całej ligi. No chyba jedynie lepsze od niego występy zaliczył Jakub Bielecki, bramkarz Ruchu Chorzów. Jestem przekonany, że Pęksa nie będzie miał problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy. Wygasła jego umowa z końcem sezonu, no i nie został w Rzeszowie. Samuel Szczegielski z Meczyków podał, że GKS Katowice interesuje się mocno Pęksą. No i najpewniej na dniach Pęksa właśnie zostanie ogłoszony jako nowy piłkarz klubu z Katowic. Z pewnością potencjału odmówić mu nie można i jeżeli nie będzie to GKS, to z pewnością inny klub z wielką chęcią zatrudni tego młodego bramkarza. W tej formacji zagramy trójką z tyłu, a więc trzech środkowych obrońców. Jednym z nich jest legenda polskiej piłki, jakby to nie było, Kamil Glik, a więc wiekowy reprezentant Polski, aktualnie jest bez klubu, wygasła jego umowa z Benevento, potem oczywiście jak Benevento spadło z drugiej ligi włoskiej do trzeciej, no i teraz będzie grał swoje mecze na poziomie Serie C. Oczywiście Glik cieszy się dużą renomą we Włoszech, jestem przekonany, że w tych Włoszech zostanie. Pojawiła się jednak taka plotka, że być może wróci do ekstraklasy. W przeszłości bronił barw m.in. Piasta Gliwice, także tutaj jeżeli wróciłby do Polski, wzorem na przykład Kamila Grosickiego, przywdziałby barwy swojego ukochanego klubu z młodości, a więc klubu z Gliwic. Jednocześnie wyobrażam sobie, że 34-latek najpewniej albo zostanie we Włoszech, a jeżeli nie będzie jakichś interesujących opcji, zakończy piłkarską karierę. Pod znakiem zapytania stoi jego kariera reprezentacyjna. No wydaje się, że Fernando Santos zarówno tak jak i wspomnianego Grosika, jak i właśnie Glika skreślił. Pytanie co z Krychowiakiem, natomiast gdzieś tam ta, powiedziałbym, jest zmiana pokoleniowa. No i jednym z piłkarzy, który absolutnie nie jest beneficjentem tej zmiany, jest właśnie Kamil Glik. 103 mecze w kadrze, to mówi wszystko w tym temacie. Piłkarz bardzo tytułowany, natomiast raczej po drugiej stronie rzeki. Chciałbym, żeby wrócił do ekstraklasy, mówiąc całkiem serio, natomiast wyobrażam sobie, że taki scenariusz raczej nie byłby prawdopodobny, przynajmniej na razie, więc na 90% według tego, co udało mi się znaleźć, zostanie we Włoszech. Dominiaka z Barauskas, to jest kolejny zawodnik, który znalazł się na tej liście, środkowo-obrońca, który ostatnio był związany ze Stalą Mielec. Kilka meczów na Podkarpaciu, no nie był absolutnie podstawowym piłkarzem, także podejrzewam, że kto ogląda regularnie Ekstraklasę, nawet kolejka po kolejce, może nie do końca pamiętać to nazwisko, to jest reprezentant Litwy, który właśnie miniony sezon spędził w Mielcu, natomiast no absolutnie nie był wyróżniającym się piłkarzem, ani za kadencji Adama Majewskiego, ani kiedy rolę trenera przejął Kamil Kiereś. Litwin odszedł po sezonie, wygasła jego umowa, no i najpewniej zakotwiczy w jakiejś, powiedziałbym, lidze zagranicznej, natomiast niewykluczone, że trafi na poziom Fortuna pierwszej ligi. Myślę, że kilka klubów może się po niego zgłosić. Jest bez kontraktu, a więc nie trzeba za niego wykładać pieniędzy, oczywiście poza tą kwotą za podpis, natomiast jestem ciekaw, czy ewentualnie pokaże coś w Polsce jeszcze, no bo na razie w Stali wyglądało to słabiutko, z tego co pamiętam 10 spotkań, natomiast generalnie no nie był to piłkarz absolutnie, do którego byśmy zapamiętali, ale jestem ciekaw, czy zostanie w Polsce. Ale jeżeli zostanie, no to raczej w Fortuna pierwszej lidze, a nie w Ekstraklasie. Trzecim ze stoperów jest bardzo doświadczony piłkarz, były obrońca Legii Warszawa, Zagłębia Lubin, czy ostatnio UKS-u, a więc Maciej Dąbrowski, 36-latek, odszedł z UKS-u po awansie do Ekstraklasy. Tam taki fajny wywiad, że zaprowadził tę młodzież, czy właściwie pomógł tej młodzieży awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej i jego przygoda w Łodzi się skończyła. Dawniej jeden z najlepszych obrońców w polskiej lidze, grał z Legią w Lidze Europy, w Lidze Mistrzów, no i generalnie piłkarz też taki, powiedziałbym, bardzo utytułowany, który chyba wycisnął maksa ze swojej kariery, bo zawsze był takim piłkarzem, który był ofiarny, był
powiedziałbym, powtarzalny w swoich zachowaniach, natomiast no, nigdy nie był takim mega utalentowanym piłkarzem, ale myślę, że naprawdę bardzo solidnym stoperem, zarówno w Ekstraklasie, jak i w ostatnich latach na poziomie Fortuna pierwszej ligi. Trenował z jedną z drużyn z niższych klas rozgrywkowych, znalazłem taki artykuł zresztą, który widzicie w tej chwili, natomiast to nie wykluczone, że zakończy piłkarską karierę. 36 lat, także też no, wiek już, który pozwalałby mu, powiedziałbym, zawiesić buty na korku. Jestem jednak ciekaw, gdzie zagra, no bo też, tak jak mówię, utytułowany piłkarz, wielkie kluby za nim, także też z pewnością, jeśli jakiś klub szukałby takiej postaci, powiedziałbym, ważnej, takiego lidera w szatni, no to być może pod Dąbrowskiego właśnie by się zgłosił. Idziemy dalej, druga linia i tutaj naprawdę robi się ciekawie. Sporo takich fajnych nazwisk, piłkarzy, którzy jeszcze niedawno grali w Ekstraklasie i generalnie wydawałoby się, że dziwne, że są bez kontraktów. Zacznijmy sobie od Daniela Łukasika, a więc byłego piłkarza między innymi Legii Warszawa, natomiast ostatnie miesiące spędził w Radomiaku. No w tym Radomiu specjalnie dobrze nie wygląda, właściwie nie otrzymał odpowiedniego zaufania od żadnego z trenerów, ani za kadencji Mariusza Lewandowskiego, no i też Konstantin Galcia, który przyszedł do Radomia, no też absolutnie na Łukasika nie stawiał. Jestem ciekaw, gdzie trafi, no bo pamiętam sobie jego mecz z Legii Warszawa, no to jeszcze było lata temu, natomiast wyobrażam sobie, że spokojnie dałby sobie radę na poziomie Fortuna pierwszej ligi i jestem ciekaw, dlaczego jeszcze żaden klub się po niego nie zgłosił. Z drugiej strony, no być może rozważa też opcje zagraniczne. No będziemy pilotować i sprawdzać ten temat, natomiast pamiętamy jego nazwisko, kibicom z Warszawy też no, z pewnością przypominać o tym piłkarzu nie trzeba, natomiast czekamy na jakiś ciekawy komunikat, natomiast wydaje mi się, że jeżeli miałby zmienić klub i zostać w Polsce, no to raczej Fortuna pierwsza liga, a niekoniecznie Ekstraklasa. Idziemy dalej, kolejny był legionista, a więc Dominik Furman, piłkarz, który rozwiązał swoją umowę z Wisłą Płock po degradacji, no jeden z tych zawodników, który opuścił nawciarzy, jak zdecydowana, powiedziałbym, większość zawodników. Odeszli między innymi Rafał Wolski, który już strzela dla Radomiaka, nie ma Jakuba Rzeźniczaka, też kilku ważnych piłkarzy odeszło, jak chociażby Bartosz Śpiączka, chociaż nie wiem do końca, czy był ważnym piłkarzem. Generalnie Furman był liderem tej drużyny i też wydawałoby się dziwne, że odchodzi. Gdzieś tam w środowisku Wisły Płock też pojawił się taki komunikat, że szkoda, że ten zawodnik odszedł, no bo był taką ważną postacią i na boisku, i w szatni. Myślę, że gdyby został, nic by się w Wiśle nie stało, to znaczy pewnie pomógłby w tej walce o awans. Zobaczymy też, jakie będą cele i aspiracje drużyny Marka Sagonowskiego na poziomie Fortuna pierwszej ligi na inaugurację remis w tej pierwszej kolejce spod Beskidzie Bielsko-Biała w wyjazdowej grze. Natomiast Furman, myślę, że nie powinien mieć problemu ze znalezieniem pracodawcy. Był związany mocno z Płockiem, bardzo długo grał w Wiśle, wcześniej w Legii Warszawa i też gdzieś tam zagraniczne przygody, Toulouse, Liga Francuska. Pojawiła się taka plotka, czy właściwie taka spekulacja, że mógłby trafić do Krakowi. Zespół Pasów nie wykonywał żadnych wzmocnień latem, to znaczy przyszli tylko zawodnicy, którzy byli wypożyczeni wcześniej z Krakowi, natomiast jakby takiego transferu przychodzącego oficjalnego jeszcze nie ma, więc być może Furman będzie pierwszym zawodnikiem, który zasili drużynę z Kałuży. No to byłoby ciekawe wzmocnienie. Oczywiście w Krakowie jest wielu piłkarzy w środku pola, ale wydaje mi się, że taki zawodnik, który gdzieś tam dysponuje dużym, powiedziałbym, doświadczeniem, charakterem, z pewnością pomógłby Pasom, ale czekamy na oficjalne komunikaty. Być może inny klub z Ekstraklasy się zgłosi po Dominika Furmana. Kolejny piłkarz środkowej linii to jest Szymon Drewniak, ostatnio związany z Górnikiem Łęczna, natomiast z Górnika Łęczna odszedł po tym, jak wygasła jego umowa. Jestem ciekaw, gdzie trafi, no bo nie był to taki wyróżniający się piłkarz, zarówno kiedy Łęczna grała w Fortuna pierwszej lidze, gdzie jest zresztą obecnie, jak i w Ekstraklasie, kiedy zaliczyła ten sezon 2-1-2-2, no i gdzieś tam spadła z najwyższej klasy rozgrywkowej. Natomiast mimo tego, że to nie było wyróżniająca się postać, no to zawsze ten piłkarz miał taką, powiedziałbym, powtarzalność. Znaczy, to jest taka, powiedziałbym, bardzo ważna ósemka, piłkarz, którego chciałby mieć większość trenerów u siebie w składzie, który ma powtarzalność, który zawsze wykręca dobre liczby, jeżeli chodzi o bieganie, poruszanie się na boisku i gdzieś tam takie wchodzenie w wolnych przestrzeni. No też z pewnością wydaje mi się, że raczej Fortuna pierwsza liga, niekoniecznie Ekstraklasa, to jest ten jego przyszły klub, natomiast też niewykluczona jest opcja zagraniczna. Będziemy czekać, gdzie Szymon Drewniak trafi. Fakt są takie, że aktualnie jest bez klubu, liga ruszyła, także też z pewnością rozgląda się za nowym pracodawcą. Kolejnym zawodnikiem jest doświadczony piłkarz Szymon Matuszek, ostatnio związany z Miedzią Legnica. Gdzie trafi 34-latek? No póki co nie wiadomo, zakończyła się jego przygoda w Legnicy, na to wygląda, przynajmniej zakończył jego kontrakt. Myślę, że spokojnie znalazłby sobie miejsce do gry gdzieś na poziomie właśnie Fortuna pierwszej ligi. No w Miedzi też sporo zmian, dużo piłkarzy odeszło, dużo nowych przyszło. Nie wiem, czy ta kadra ma być odpolszczona, natomiast Matuszek oczywiście Polakiem jest, więc też z pewnością mógłby zostać, natomiast no, jakby też rozumiem, że kadra musi być zmieniona, nowe impulsy, nowe twarze, też zmienił się przecież trener Radosław Bela, zastąpił trenera Grzegorza Mokrego, który teraz będzie odpowiadał za wyniki pod Beskidzia. Jeżeli chodzi o Matuszka, no gdzieś tam to nie był też wyróżniający się piłkarz, mam wrażenie, że trochę
trochę stracił w tym ostatnim sezonie, bo z pewnością lepiej wyglądał na poziomie Fortuna pierwszej ligi niż w Ekstraklasie w tym ostatnim sezonie, kiedy Miedź awansowała, no i błyskawicznie zleciała z tej ligi. Ciekawe, jakie będą aspiracje Miedzi w tych warunkach pierwszoligowych, no i czy tutaj klub z Legnicy będzie walczył o awans. Na razie jedna wygrana na inaugurację, także zobaczymy, co czeka ten klub. Natomiast Matuszek, no myślę, że jeszcze kariery kończył nie będzie. Pewnie się zaczepi jakiś klub na poziomie centralnym, czy to będzie pierwsza liga, czy druga, zobaczymy. Natomiast no myślę, że nic by się nie stało, gdyby w tej Legnicy pozostał, no bo był takim piłkarzem, który był trochę związany z tym klubem, no i z pewnością też dużo dawał, jeżeli chodzi o szatnie i takie, powiedziałbym, sprawy pozaboiskowe. Kolejny zawodnik drugiej linii to jest Damian Warchoła, więc taki środkowy pomocnik, ofensywny pomocnik. No ostatnie miesiące spędził w Wiśle Płock, no i w tej Wiśle Płock rzeczywiście nie wyglądał najlepiej. Myślę, że nie dziwne, że odszedł z Wisły Płock. Wspomniałem o tych piłkarzach, którzy właśnie opuścili klub z Płocka, jak wspomniany Wolski, Furman czy Rzeźniczak. No i myślę, że Warchoł, no to jeden z tych piłkarzy, po których raczej kibice Wisły Płock płakać nie będą. To znaczy, jakby to wydawało się naturalne, że po słabym sezonie, w którym właściwie nie strzelał, nie miał liczb, a z tego jest ten piłkarz absolutnie rozliczany, że odejdzie. No i tutaj pytanie, gdzie ewentualnie trafi. No myślę, że z pewnością Fortuna pierwsza liga to jest jakby taki maks, jeżeli chodzi o potencjał na teraz tego zawodnika, więc jeżeli miałby zmienić klub, no to myślę, że to jest druga liga bądź pierwsza, a raczej nie Ekstraklasa. Z przodu bardzo ciekawi zawodnicy, właściwie napastnicy, ale nie do końca tacy, powiedziałbym, nominalni. Atakujący w tej formacji 1-3-5-2. Pierwszym jest Tomasz Prykril, a więc bardzo doświadczony piłkarz, który ostatnie lata spędził w Jagiellonii Białystok. Wygasła jego umowa w Białymstoku, no i po kilku latach spędzonych na Podlasie opuścił ten klub. Doświadczony Czech, myślę, że nie powinien mieć problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy, natomiast najpewniej będzie to jego rodzima liga, raczej nie Ekstraklasa czy Fortuna pierwsza liga. Gdzieś tam mam takie wrażenie, że wróci do kraju, raczej nie zostanie w Polsce. Dużo dobrych meczów w Jagiellonii, no i też, mówiąc szczerze, trochę dziwne, że odszedł. To znaczy odszedł po zakończeniu kontraktu. To też jest jakby zrozumiałe, że Jagiellonia gdzieś tam stara się wyjść z takiego, powiedziałbym, marazmu. Ta drużyna Adriana Siemieńca chce z pewnością dużo lepiej punktować. Przyszło wiele nowych twarzy tego lata do Białegostoku, no i myślę, że też właśnie Prykril był jednym z tych zawodników, który musiał odejść, żeby jakieś takie zmiany zostały dokonane. 4 lata bronił barw klubu z Białegostoku, także też z pewnością troszeczkę się zasiedział. Jego nazwisko jednak będzie wspominane w Białymstoku, bo zrobił dużo dla tego klubu, no ale pewnie też musiał odejść, żeby dokonano kilku zmian, no i odświeżyła się, powiedziałbym, ta kadra Jagiellonii Białystok. Ostatni piłkarz na liście, no to właściwie no nie na pozycji napastnika, bo to oczywiście nie jest absolutnie nominalna dziewiątka, ale piłkarz ofensywny. Patryk Małecki, a więc były reprezentant Polski, jakby nie było, był piłkarz Wisły Kraków, natomiast ostatnie 2 sezony spędził w Stali Rzeszów. Najpierw walczył ze Stalą awans z drugiej ligi do pierwszej, no i w ostatnim sezonie bił się z klubem z Podkarpacia o awans do Ekstraklasy. Oczywiście Stala zajęła 6 miejsce, no i Małecki wraz między nimi z Przemysławem Pęksą odeszli z tego klubu, zakończył jego kontrakt. No i też pewnie widać, jak ta Stal wygląda. Mówię oczywiście o tym pierwszym inauguracyjnym meczu Fortuna pierwszej ligi, tej wysokiej porażce z Odrą Opole. Film a propos tego meczu znajdziecie na moim kanale, natomiast myślę, że Małecki nie powinien mieć problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy. Znaczy, bardzo dobrze wyglądał w Stali Rzeszów, kibice w Rzeszowie z pewnością za nim będą jeszcze długo tęsknić, bo ten piłkarz dawał zawsze coś ekstra z przodu, taki jakiś impuls, taki strzał, taki zryw, powiedziałbym, taką jedną dynamiczną akcję, która zmieniała czasami losy meczu. Brał grę na siebie, dobrze się czuł z pozycją, powiedziałbym, takiego lidera, no i nie przeszkadzało mu absolutnie to, że był duży ciężar nałożony na jego barkach. Myślę, że powinien znaleźć sobie gdzieś miejsce w Fortuna pierwszej lidze, nowe miejsce do pracy. Jestem ciekaw, gdzie trafi, no bo oczywiście jestem gdzieś tam po cichu, powiedziałbym, fanem tego zawodnika, za taką jego niezłomność, za jego charakter i za taką dużą wolę walki. Przed laty, no, miał papiery na naprawdę takiego, powiedziałbym, obiecującego skrzydłowego. Wydawało się, że zaraz wejdzie do reprezentacji Polski i zostanie w niej na dłużej. Ledwie kilka meczów za kadencji Franciszka Smudy, natomiast no, z pewnością ta kariera nie potoczyła się właśnie, jak sobie wyobrażam. Natomiast teraz wiekowy już Małecki powinien jeszcze zagrać spokojnie 1 albo 2 dobre sezony, ale myślę, że to raczej będzie poziom Fortuna pierwszej ligi. To jest ta cała jedenastka. Tak prezentuje się, jak doskonale teraz widzicie na grafice, skład tych zawodników. Jestem ciekaw, czy któryś z nich szybciej czy później znajdzie sobie nowego pracodawcę. Wydaje mi się, że najbliżej tego jest Dominik Furman, o którym tutaj już powiedziałem. Do końca okna jeszcze ponad miesiąc, więc z pewnością niektórzy zawodnicy znajdą sobie miejsce do gry. No też ciekawe z perspektywy oczywiście kibica reprezentacji Polski, jaka przyszłość czeka Kamila Glika, więc zawodnika, który ostatnie lata spędził w Benevento, ale w przeszłości no, był to piłkarz Torino, czy przede wszystkim AS Monaco. Ciekawe, dużo fajnych piłkarzy na tej liście, piłkarzy, którzy, przypominam, są za darmo, więc absolutnie do wyciągnięcia za przysłowiowe frytki. No oczywiście trzeba zapłacić za podpis na kontrakcie, natomiast jakby nie mają aktualnie klubu, no i gdzieś tam są na takiej liście bez umowy, no i są do wzięcia absolutnie za darmo.
Możecie dać znać, który z tych zawodników jest najciekawszy waszym zdaniem, no i który oczywiście znajdzie wkrótce zatrudnienie. Sam jestem, mówiąc szczerze, ciekaw. Na samym końcu oczywiście zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, to jest ten czerwony guzik na dole. Pamiętajcie także o kciuku w górze pod materiałem. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.